Witam wszystkich, a w dniu dzisiejszym oglądamy aukcję w Dubaju. I tutaj mamy samochód Dodge Ram z 2017 roku. 14 600 dirhamów, to tak jakby było 14 600 zł, ponieważ przelicznik jest 1 do 1. I sprawdzimy sobie, czy ktoś z Polski zakupi samochód na tej aukcji. Samochód oczywiście sprzedany do akceptacji. Tu mamy Honda Accord z 2017 roku, hybrydową oczywiście. W poniedziałki zawsze jest aukcja samochodów uszkodzonych, natomiast we wtorek jest aukcja samochodów całych jeżdżących. No i tu widzicie, z całego świata się ludzie biją. Australia, Niemcy były przed chwileczką, tu są Emiraty. Plac do aukcji z samochodami oddalony jest od centrum Dubaju około 60 km. Ostatecznie sprzedany za 37 tysięcy złotych, oczywiście do akceptacji. Nissan Altima z 2015 roku, ostatecznie 15 500, sprzedany samochód do Emiratów. Kolejny samochód to Cadillac CTS z 2011 roku. Na aukcji firmy Copart w Dubaju licytuje się samochody, które zostały porzucone na ulicach Emiratów Arabskich. Samochody mogą być całkowicie sprawne, nieuszkodzone w ogóle, a policja je wystawia na sprzedaż. W Dubaju na aukcji jest również dużo prywatnych samochodów, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo mogą być w jakiś sposób przygotowane pod sprzedaż typową. Sold on approval. Sprzedany samochód do akceptacji. I kolejny samochód Nissan Patrol z 2018 roku, cena 50 tysięcy. W Emiratach Arabskich bardzo popularny jest to samochód. No i już mamy cenę 104 tysiące, 105. W tym Nissanie mamy silnik V8 benzynowy. Sprzedany. Tu mamy pierwszego licytującego z Polski. 11 300 zł za Mercedesa z 2003 roku SL. 11 400. Mieliśmy ofertę z Polski, już mamy 12 700. Oczywiście to jest wersja AMG. Ostatecznie 19 800 dirhamów sprzedany do Wielkiej Brytanii. A tu mamy Chryslera z 2015 roku. Możemy właśnie tutaj sobie zaobserwować samochody, które są mało spotykane w Europie. A jeżeli nawet występuje w Europie dany model, to i tak on delikatnie różni się od wersji azjatyckiej. Dużo samochodów jest również licytowanych z zajęć komorniczych. W Emiratach Arabskich 80% ludności to przyjezdni. Spora część tych ludzi bierze takie samochody w kredyt, następnie traci pracę i nie spłaca tych samochodów, a w Emiratach Arabskich za niespłacony kredyt idzie się do więzienia, więc uciekają z tego kraju i porzucają, i później te samochody są licytowane na tych aukcjach. Ostatecznie sprzedane do akceptacji. Toyota Land Cruiser z 2000 roku, 13 100. Sprzedana za taką cenę. Tu mamy Forda z 2008 roku, a tu ma jakieś delikatne uszkodzenie. 125 zł sprzedane do akceptacji. Tu mamy taką ciekawostkę. Jest licytacja w tym momencie tablicy rejestracyjnej. Najdroższa tablica, jaka się sprzedała rejestracyjna, kosztowała 35 milionów złotych. Czym niższy numer na tablicy rejestracyjnej, tym jest ona oczywiście droższa. Już mamy 2550, 2600 dirhamów, czyli można powiedzieć, że złotych. Ostatecznie 3450 sprzedana do akceptacji również. I tu mamy Infiniti, 2016 rok. 57 tysięcy w tym momencie. I tak pozostaje, do akceptacji oczywiście. Tutaj praktycznie wszystkie samochody idą do akceptacji. Sporadycznie to są samochody z ceną bez akceptacji.
I tu mamy Toyota Land Cruiser 2011 rok. Sprzedany do akceptacji również. Nissan sprzedany również do akceptacji 2006 rok. I tu mamy Bentleya Continentala z 2006 roku, 69 tysięcy. Sprzedany do akceptacji. Nissan sprzedany również do akceptacji. Mercedes CLA 2016 rok, 28 tysięcy. W Dubaju mamy już 23.50, a tu taka gorąca walka. Sprzedany do akceptacji 30 500 zł. Range Rover Sport 2013 roku. Ostatecznie 30 000 zł, sprzedany do Wielkiej Brytanii, oczywiście do akceptacji. I tu mamy Dodge Challenger 2013 roku. Ostatecznie sprzedany za 11 700 do akceptacji. I tu mamy Volkswagen Golf. 17 400 sprzedany Golf. I kolejna tablica rejestracyjna. Tym razem z numerem 22 188. Sprzedana do akceptacji. I tu mamy licytującego z Polski. Chevrolet Corvetta z 76 roku. Mamy nawet dwóch licytujących z Polski. Oferta z Polski 12 tysięcy złotych, 12 tysięcy dirhamów. Sprzedany do Polski, oczywiście do akceptacji. Sprzedany do Emiratów, do akceptacji. Audi A8 w wersji przedłużonej L 2014 roku z silnikiem V8. I teraz zwróćcie uwagę na to. Tutaj mamy rocznik 2014, a tak naprawdę ten samochód to jest 2013. Tylko model będzie 2014 i oni, jeżeli mają model już 2014, sprzedają jako rocznik 2014, a tak naprawdę samochód jest z roku 2013. Ostatecznie 35 500 dirhamów sprzedane do Emiratów. Oczywiście do akceptacji. Volkswagen LT z 2003 roku 150 dirhamów. O, i ktoś z Polski licytuje go, proszę bardzo. Ostatecznie 1200 dirhamów. BMW X5 z 2010 roku. I licytujący z Polski 5100 dirhamów. Ostatecznie 9800 oferta z Polski. Sprzedany do akceptacji. Toyota Corolla z 2014 roku. Lexus z 2010 roku. Mercedes R-Klasa z 2006 roku. Oferta z Polski 6400
dirhamów i sprzedany do Polski. Mini Cooper z 2015 roku, 1700 zł. Ostatecznie 27 tysięcy dirhamów. Chevrolet Camaro z 2010 roku, 15 tysięcy dirhamów. Ostatecznie 15 300 dirhamów sprzedane do akceptacji. Porsche Cayenne 2009 rok i mamy licytującego z Polski. Sold on approval. New bidder. BMW 320 2018 rok. New bidder. This is a hot lot. Ostatecznie 27 750 sprzedane do akceptacji. I tu mamy Range Rover 2008 rok. I licytujący z Polski. Ostatecznie 2800 sprzedany do akceptacji. I tu mamy Chevroleta z 2017 roku. Ostatecznie 37 tysięcy dirhamów. BMW 535 2012 rok. A ten samochód akurat stoi, z tego co widzę, w Szardży, obok Dubaju. I to Ford Mustang, wersja GT z 2017 roku. 27 tysięcy. Już mamy 30 700 zł. Sprzedany za 30 700 zł w Polsce taki samochód, 80 tysięcy. Nissan 2005 rok. Zdewastowany w środku. Sprzedany 4600 zł. Toyota Camry 2014 rok 3550 zł. Ostatecznie 13100 sprzedany do akceptacji. Infiniti FX35. Oferta z Polski. 4200 zł sprzedane. To Chevrolet Colorado z 2014 roku. Ostatecznie 8600 dirhamów sprzedane do akceptacji. Jeep Wrangler z 2010 roku. Oferta z Polski 4000 zł, 4000 dirhamów, 6800 dirhamów, sprzedane do akceptacji. Chevrolet Captiva 2014 rok. Oferta z Polski 2100. Ostatecznie 10 500 dirhamów sprzedane. I tu Mercedes E-klasa 2010 rok. Oferta z Polski 3800 dirhamów. I w większości w tych samochodach to silniki benzynowe o dużych pojemnościach. A oczywiście wyposażenie przewyższa wersje europejskie. Ostatecznie 10 100 sprzedane do Polski. I ostatni w dniu dzisiejszym Volkswagen LT 2006 roku. Oferta z Polski 6400. W samochodach dostawczych tylko mamy silniki diesla i w ciężarówkach. A w międzyczasie oferty z Polski się tu przewijają. Ostatecznie 10 500 sprzedane do akceptacji. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne moje filmy.